Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanX100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars The Old Republic Class of Jedi Consular. I jak pamiętacie, w poprzednim odcinku dostaliśmy się tutaj na Taris, gdzie zaczęliśmy już tutaj poznawać właśnie sytuację na planecie. Generalnie, jak być może pamiętacie z kawałka mojej serii ze Star Wars The Old Republic, tam właśnie byliśmy na kompletnie innym Taris, przynajmniej przez większość czasu, ponieważ właśnie pod koniec naszego pobytu na Taris jako Revan właśnie w Kotorze byliśmy świadkiem zniszczenia tej planety przez Malaka, przez po prostu bombardowanie orbitalne. No i generalnie teraz Republika stara się odbudować ten świat i w tym pomagał jeden z jakichś tam lepszych, myślę, Jedi, który niestety najprawdopodobniej zapadł na tą tajemniczą chorobę, która dotyka wielu Jedi w całej galaktyce. No i generalnie będziemy musieli go odnaleźć i spróbować go wyleczyć. Najprawdopodobniej on już jest mocno zainfluensowany, czyli jest bardzo mocno jest pod wpływem tej choroby z tego względu, że jak on wyruszył z jakimś teamem i tam ktoś z teamu wzywał pomocy, tak więc zapewne on sobie po prostu jakby zbuntował, chociaż nie wiem, czy to można nazwać buntem, po prostu obrócił się przeciwko swoim. Myślę, że tak to będzie najlepiej po polsku określić. Bo oczywiście po angielsku możemy powiedzieć gone rogue. I szczerze nadal nie wiem, jakie by było tego najlepsze słowo, najlepszy odpowiednik po polsku, ale cóż. Także jeśli chodzi o te questy poboczne, no nadal się nie zastanowiłem, czy będziemy je wykonywać, czy też nie. Na razie sobie pozabijamy po drodze trochę raguli. Tak by the way, to trzeba by też w końcu speedera w sumie kupić. Myślę, że to by nie było... Nie byłoby to raczej głupie. Zdecydowanie by się speeder przydał, myślę. Tak więc jeżeli gdzieś zobaczę Vendora, to kupię. Jakoś tam się oczywiście nie będę mocno starał, ale postaram się coś tam znaleźć. Nie wiem, ile jeszcze tych raguli mam zabić, także zabijajmy te grupki pomału. Czemu tego niby nie wzięło? Chyba ktoś tu ze mnie sobie kpi trochę. On był idealnie w tym okręgu praktycznie, a nic mu nie robiło żadnego damage'a. No, ciekawostka przyrodnicza. Aha, dobra, tu mamy tą jakąś tam wioskę, do której mamy się dostać, żeby jakieś tam rzeczy dla ludzi pozdobywać. Być może to zrobimy, być może nie. W każdym razie zrobiliśmy misję bonusową. Oczywiście tu będzie kilka pewnie stage'y tych misji. Okej, dobra, kolejny stage polega znowu na zabijaniu raguli. No spoko. No to pójdziemy, zahaczymy o tą wioskę, pozbieramy te rzeczy, jakie pozbierać mamy. A później udamy się do questa głównego. I teraz tak, to jest chyba quest główny związany z Taris, to jest chyba nasz quest główny. Tak jest. W sensie związany z naszą klasą, mam też jakąś misję heroiczną, ale to jebać. Tak, zaczniemy właśnie od odwiedzenia tej jakiejś tam wioski. Nie wiem szczerze, czy tam to zajęli jacyś bandyci, czy tam po prostu ragule się zalęgły, czy co? Szczerze nie pamiętam już. W każdym razie pamiętam, że mam odzyskać właśnie jakieś takie najcenniejsze rzeczy. I tak, mam tutaj jakichś bandytów, jakichś piratów. Zapewne na nich będzie też jakiś niewielki bonus. Także warto, myślę, tutaj rzucić sobie Earthquake'a. Znowu nie wiem, czemu tego na przykład nie trafiło tym Earthquake'iem, no ale cóż, trudno. Dobra, mamy takich 8 zabić, spoko, bezproblemowo raczej. Tutaj mamy jakiś farming equipment, który mamy znaleźć. No, come on, rzuć tego Earthquake'a. Okej, mamy, widzę tam jakiegoś lepszego przeciwnika, co ciekawe, na niego Earthquake za bardzo nie działał. Może ja bym wyszedł z jego ataku jakiegoś przerowego. Włączmy sobie heroic moment, żeby go szybko pokonać, bo trochę mam mało życia, tak więc sobie przemedytujmy jeszcze na szybko i użyjmy sobie tego tutaj, zobaczmy. To jest, jak rozumiem, jedna z tych rzeczy, takie jest digging tools. No spoko. Dobra. Wydaje mi się, że to będzie też w tych ich domostwach. Trochę tych rzeczy może być. Ojeju, niekoniecznie to chciałem, ale dobra. W sumie chciałem Earthquake'a, ale nawet spoko wyszło. W sumie dobra, nie wiem, po co ja tego Earthquake'a rzuciłem. Nie wiem, zacznijmy sobie jakieś też inne umiejętności rzucać, które nie wiem nawet co robią. Tak tam losowo. Okej, kolejna rzecz. Karty do Pazaka. Spoko, czyli jeszcze 3 rzeczy mam do znalezienia. O proszę, jakoś sobie tą tarczę odpaliłem. Nawet nie wiem szczerze, która tu umiejętność zrobiła, ale... Ale cóż. Wątpię, że mi się uda to zrobić po cichu, ale być może.
Bo już generalnie nie musimy za bardzo walczyć, chociaż tutaj no raczej nie przejdziemy obojętnie sobie obok. A może być disturbance w sumie. Czemu by nie? Chociaż w sumie powinienem disturbance użyć na tego tutaj. Wejdźmy sobie z tego jakiegoś tam jego ataku. Mam nadzieję, że teraz już mnie nie dosięga, ok. Kolejna rzecz, zobaczmy. Toolbox. Spoko, jakiś mikrogenerator. I czy to wszystko? Nie, jeszcze mamy jakieś dane znaleźć, plik z danymi. To może być problematyczne, bo szczerze nie wiem, gdzie to mogłoby się teraz znajdować. Ta lokacja jest całkiem spora. No ciekawe, wydaje mi się, że to by raczej było w jakimś... w jakimś domu, chociaż... no niekoniecznie też. Cholera, i to będzie największy problem teraz to znaleźć. Więc pobiegajmy sobie tutaj trochę naokoło. No tutaj to już raczej bym powiedział, że nie będzie, ale no sprawdźmy just in case. Musimy gdzieś zapewne do jakiegoś budynku wejść. Tylko pytanie do którego, skoro tutaj już... do tego się chyba nie da, no nie ma takiej opcji na pewno. Nie wiem, w którym byłem, w tym chyba jeszcze nie byłem, bardzo możliwe, to chodźmy zobaczmy tutaj. Bo chyba tu, tak, tu mnie jeszcze nie było, byłem w tamtym na lewo bardziej. O, i tu mamy, proszę bardzo, mamy jakiegoś tutaj lepszego przeciwnika, no spoko. Przydałoby się teraz mieć tego. Wow, heroic moment, ale no cóż. To nic, zarzućmy sobie disturbance. Okej. I tutaj mamy zapewne te jej jakieś tam notatki, czy coś takiego, czy tam jakąś nowelę. Przepraszam, to gościa było chyba. Z tego co pamiętam, chociaż, dobra, i tak nieważne, czyje to było ważne, że to odzyskaliśmy. Odpalmy sobie tak by ty wypeta, czemu nie. I ktoś mnie jeszcze goni, chciałbym, żeby mnie przestał gonić. Coś chyba mu nie pykło trochę z trafieniem we mnie. Ale cóż, to nic. Nie będę tego żałował, ok. No i dobra, tak jak mówię, lecimy teraz w kierunku questów głównych. I szczerze nie wiem, czy nie zaczniemy od questa związanego z naszą klasą, chociaż on jest dalej oczywiście, ale... ale mam ochotę go zrobić, wiecie? Naprawdę mam ochotę go zrobić, bo jestem ciekawy, jak nam, że tak powiem, twórcy utrudnią dostanie się do tego mistrza, bo to nie będzie mogło być tak proste, że tylko znajdziemy tą ekspedycję i on już tam będzie, zapewne on gdzieś teraz uciekł, gdzieś się być może ukrył, nie wiem, coś takiego, ale na pewno go nie będzie w tamtym miejscu, tego jestem wręcz pewien na 100%. A nawet jeżeli będzie, no to ucieknie po prostu. Bo nigdy tak nie jest, nie jest aż tak łatwo. Ragule chyba też możemy zabijać, wydaje mi się. W sumie nie wiem, jak tutaj jest tą zarazą raguli w teorii. Jeżeli tylko mnie taki zaatakuje, to powinienem zapadać na zarazę i ona powinna mnie zamienić za jakiś czas w ragula, ale najwidoczniej tutaj oczywiście takiej mechaniki nie ma, co jest oczywiście logiczne, bo w grze M byłaby dosyć, myślę, głupia. Bo to by oznaczało jakiegoś permadefa czy coś. A to już raczej w grze MMO się nie robi. Raczej, wydaje mi się, chociaż nie gram dużo w MMO. Jak wspominałem paręnaście razy, chociaż nie wiem czy w sumie czy w tej serii. W każdym razie, jeżeli ktoś by nie wiedział, to ja nie lubię generalnie MMO ani MMO RPG. W tą grę gram tylko i wyłącznie dlatego, że to są Star Warsy. A Star Warsy równa się w miarę dobra fabuła, ciekawy przede wszystkim świat, także właśnie dlatego gram w tą grę głównie. Że po prostu to są Gwiezdne Wojny, bo raczej w żadnego innego, znaczy w MMO może w świecie Wiedźmina bym pograł, bo też ze względu właśnie na świat itp. Ale tak to raczej w gry MMO po prostu nie gram, bo mnie jakoś to nie jara takie farmienie i zabijanie mobków, co teraz na przykład robię, co niestety jest w większości mechaniką tej gry, jednak też i fabuły jest czasami dosyć mało, ale no cóż. Co my tu mamy zrobić? Mamy przeszukać posiadłość, dobra, okej, czyli zapewne musimy wejść do środka, omijmy sobie te droidy. Nie pamiętam jaki był tutaj plot generalnie do tego wszystkiego, zaraz mam nadzieję się dowiemy. Proszę bardzo, mamy tutaj jakichś ludzi, tak więc chodźmy i pogadajmy z nimi. Hold. We have no more with which to defend ourselves. You have left us helpless before the Rakuls and everything that haunts this planet. My people are refugees. Survivors of the battle on Coruscant. Would you turn us out of yet another home? The owners have been waiting for centuries to return here. So many men are here to reclaim this planet who know nothing of its past.
Ancient Taurus was a blight on the Republic. The black mark on its reputation for freedom. As far as I know, it was some outer rim nothing until the Empire blew it up. Humans on Taurus did as they do on all planets. They seized the surface, claimed Taurus's wealth, and forced every other species underground. Every meter of land owned by a human was probably seized from another species, just as this was seized from my ancestors. I have their documents. So old they were kept in printed form. Read them yourself if you doubt me. Your kind has contributed many masters who are strong in the Force. We connect to the Force through our ties to our homes. If you have any sympathy for our cause, perhaps there is something you can do? We are alone and at the Republic's mercy. I would not wish to see you turned away from your home. I thank you for softening your heart to my story. I will tell my people to begin repairs on our droids. No okej, okay, czyli się okazuje, że oni bronili tego, gdyż to tak naprawdę należy do nich, bo no tak jak ona tutaj powiedziała, generalnie na Taris Taris był podzielony. W górnym Taris mieszkali tylko i wyłącznie ludzie, generalnie ludzie z Taris byli strasznymi rasistami. Inne właśnie gatunki musiały mieszkać w niższych levelach. Tak więc no generalnie nie było kolorowo na Taris, ale to należy do nich i uszanujemy to oczywiście, że to do nich należy i postaramy się to udowodnić komu trzeba, żeby po prostu też oni dostali może jakąś ochronę czy coś w tym stylu. W każdym razie musimy się dostać gdzieś tam i moje pytanie, jak to zrobić? Zapewne tak jak idę teraz, bo tutaj mamy jakąś ścieżkę, wątpię, że inaczej, ale zaraz zobaczymy jeszcze. Gdyż oni wyruszyli na jakąś, wiecie, misję eksploracyjną generalnie, na jakąś ekspedycję. Tak więc na pewno nie szli w miejsce łatwo dostępne, to tego możemy być pewni. Tak więc pewnie będzie ciekawie dochodzić tutaj, że tak powiem. Drop explosives into ventilation shafts, okej. Czyli jeszcze ewentualnie to moglibyśmy zrobić, tylko nadal moje pytanie pozostaje aktualne, jak się tam cholera dostać? Nie wiem, czy to ma być gdzieś niżej, czy to ma być gdzieś tutaj, nie mam tego pojęcia szczerze. Tak naprawdę w sumie nic nie wiemy, co mamy zrobić, gdzie się udać mamy. No wydaje mi się, że musimy pobiec tędy dalej. Raczej musimy zejść niżej, aniżeli wyżej. Przynajmniej tak by mi się wydawało na pierwszy rzut oka. Mamy także oczywiście więcej reguli. No i zaraz zobaczymy. Chyba jednak, a może tam? Nie, tam też przejścia nie ma. No dobra, to jest dobre pytanie jeszcze, gdzie my się teraz mamy udać. Zaraz się postaram na to pytanie jeszcze odpowiedzieć. Tylko wpierw musimy trochę powalczyć. Czy oni są mi tutaj w stanie cokolwiek zrobić, kiedy ja tutaj stoję? Chyba nie. Okej, trochę chyba zbugowałem grę. To jest jakby gdzieś w środku. To jest ciekawe. No dobra, ale to w takim razie ogarniemy sobie zadanie poboczne, które się znajduje też tutaj bardzo, bardzo niedaleko. Najgorsze, że te ragule są w strasznie dużej rozsypce w tych swoich grupkach. Przez co niestety ciężko je zabijać w miarę szybko, ponieważ nie zahaczam ich wszystkich moim Earthquake'iem. Jak tam się cholerę dostać? Chyba musimy przejść... Musielibyśmy chyba od tej strony? Szczerze nie mam bladego pojęcia, jak tam się dostać. Tutaj też raczej nie tędy. No zaraz będziemy jeszcze kminić, najwyżej zobaczę w internecie. Bardzo na szybko właśnie, jak tam się dostać. A na razie zajmiemy się zrobieniem tego jeszcze zadania, żeby powrzucać te ładunki. Ojej, ale nie trafiłem. Żeby powrzucać do szybów wentylacyjnych te ładunki, dzięki czemu zasypią się tunele, którymi regule tutaj się poruszają, co powinno zmniejszyć ich tutaj ilość. Wydaje mi się, jakoś tak to miało być. Rzućmy chyba sobie... O dobra, okej, okay, już nie zdążę. No dobra, chodźmy dalej, szukajmy tych śmiesznych tych. O proszę. Ciekawe, czy to o to chodzi. Z tą zarazą Raguli. Czy mamy gdzieś tutaj ten kolejny szyb? Wentylacyjny, czy też nie? Mamy go tam bardzo niżej. No dobra, to chyba tutaj zejdziemy po prostu. Znaczy, wiecie, zejdziemy bezpiecznie, to jest myślę słowo klucz. Także dobrze byłoby znaleźć takie miejsce, w którym zeskok nie będzie bardzo boleć.
I to było, myślę, to miejsce. Tak więc porzucajmy sobie. Musimy tylko takie trzy zniszczyć, tak więc bezproblemowo raczej. Tu mamy kolejne, jeszcze sobie przy okazji zabijmy więcej reguli, z tego względu, że mam taką misję bonusową. Również. Na zabicie ich aż 40, tak więc jeszcze musimy z jedną grupkę taką, taką powiedzmy standardową zniszczyć. Jeszcze tutaj mam tylko 4, co ciekawe. No dobra, trudno. Będziemy musieli w takim razie jeszcze a nie, dobra, chyba, nie wystarczy nam, jeszcze jednego będziemy musieli, okej. No cóż, trudno. W takim razie zaraz zaatakujemy, myślę, tego tam silnego, tylko wpierw jeszcze sobie zniszczymy ten ostatni szyb wentylacyjny i to powinno zawalić właśnie te tunele. Okej. No i dobra, tylko nadal nie rozwiązaliśmy kwestii, jak tam się dostać. Jak się dostać do tej ekspedycji, cholera. I to jest trochę problematyczne, no ale zaraz, mój, zaraz będziemy kminić, pobiegamy gdzieś tam może naokoło. Spróbujemy generalnie właśnie znaleźć przejście. No i dobra, drugi też stage skończony. Tylko właśnie, teraz cholera, jesteśmy w takim miejscu, że troszeczkę, no troszeczkę nie mamy jak się stąd wydostać w miarę szybko, tak więc musimy chyba jakoś tędy naokoło, przedzierając się przez kolejne zastępy Raguli, niestety. No cóż, taka planeta. I tutaj mamy coś chyba zebrać, zapewne jakiś taki lepszy Ragul nam przyjdzie, a nie mieliśmy coś zniszczyć, no spoko. Okej, dzień dobry panu. Jakiś taki, chyba jakiś zmutowany Ragul, czy coś w tym stylu. Włączmy sobie może, albo dobra, nie włączajmy sobie heroic momentu, nie ma takiej potrzeby w żadnym wypadku. Okej. Dobra, mamy pewnie coś z niego zebrać, tak jest. No i dobra, czyli to byśmy mieli zrobione. Teraz moje pytanie, jak stąd wyjść i jak się dostać do questa głównego. Dobra, już wiem, jak stąd wyjść. Tak więc pierwsze pytanie, że tak powiem, odpowiedź na pierwsze pytanie znalazłem. Teraz drugie pytanie nadal pozostaje aktualne, które już zadaje dosyć spory czas. Mianowicie... Wybaczcie, ale znowu się zachłysnąłem powietrzem, co nie jest miłym uczuciem. W każdym razie chodziło mi o pytanie, które powtarzam już jakiś czas. Z tego względu, że chciałem sobie zrobić w tym odcinku ten quest główny, a no takie derpienie i chodzenie mnie do tego nie przybliża. Chociaż tutaj jakoś tędy przejdziemy, myślę? No zaraz zobaczymy. No generalnie, no to jest taka dosyć trudna lokacja z tego względu, że tu jest wiele poziomów. I cholera, połapać się w tym wszystkim co, gdzie i jak jest naprawdę ciężko. No wydaje mi się, że tutaj nigdzie przejścia nie ma, tu jest wszystko pozawalane, jakieś rurociągi itp. itd. Tak więc tędy raczej nie przejdziemy, nie ma takiej opcji. Czyli musimy się stąd wrócić, no dobra. To chodźmy. No i coś będziemy musieli pobiegać naokoło. Nie wiem, czyli w takim razie chyba jednak tam się mamy dostać od góry, co jest trochę dziwne, no ale dobra. No bo wątpię, żeby tu było jakieś takie przejście z dupy. Czy żeby tutaj coś, ktoś, coś? Nie wiem, zaraz zobaczymy, musimy zabić tego jednego tutaj jakiegoś lokalnego przedstawiciela fauny, bo to raczej nie jest Ragul w żadnym wypadku. Mamy także kolejny level. No nie, bo tutaj to tam zejdziemy na dół, prawda? Tak, tutaj spadniemy tam na dół, to nie. To raczej tędy na 100% nie. No dobra. Teraz pytanie, jak się tam dostać, no bo ta jednak ściana jest dosyć jebitna. Tak więc, no, raczej... O! No tego, nie wiem jak ja tego wcześniej nie zauważyłem, ale no mamy generalnie taką całkiem sporej wielkości bramę. Ach, no cóż, dobra, w takim razie chodźmy tutaj. No i zobaczmy, mamy odnaleźć tą ekspedycję, tak więc tak jak mówię, pewnie już nikogo żywego z tej ekspedycji nie zostaniemy, mamy tylko droida. On zapewne to nagrał i zaraz zobaczymy, co ten mistrz Jedi odjebał. Wow. Okej. Jakaś jeszcze zasadzka piratów? What? Okej, to ciekawe. Właśnie tak widziałem, że tutaj coś było, jakieś takie miny jakby. Oni chyba po prostu tak aktywowali swoje, że tak powiem, pojawienie się. Ciekawe, dobra, w każdym razie mamy tego droida, tak więc chodźmy i zobaczmy, co nam ciekawego powie. What precisely are you? Ooh.
Where's the best place to begin? Is there anything more I can help you with? No dobra, czyli oni zostali zaatakowani przez piratów, a Jedi z jakimś tam niewielkim chyba teamem wyruszył gdzieś indziej. Gdzieś tutaj, w tą stronę. No dobra, to w takim razie idziemy w tą stronę, nie ma problemu. Nie będziemy oddawać tych innych zadań pobocznych, to sobie zrobimy kiedy indziej. Na razie pociśnijmy wątek główny sobie. Fajnie by było, jakbym miał tego cholernego speedera. Muszę sobie coś kupić, bo kurde, tak biegać, no nie jest zbyt ciekawie. Tam wiecie, nie mówię, że nie chcę być jakiś tam nachalny, ale no generalnie jakby mi ktoś wysłał, to bym przygarnął. Tak, jakiś fajny speeder. Także jakby ktoś tam miał jakiś wolny, to ja z chęcią wezmę generalnie. Chyba, że ktoś, nie wiem, da się jakoś z Legacy te swoje te? Chyba nie da się, wydaje mi się, jakichś speederów z innych postaci wziąć. Także no mówię, jakby ktoś tam miał wolny speeder, to może podesłać, nie obrażę się. Naprawdę się nie obrażę. Wręcz będę bardzo wdzięczny, oczywiście wspomnę o tym na odcinku. Oczywiście. Także no zapraszam generalnie, jeżeli ktoś by miał wolnego speedera. Czy ta mapa mi się odświeży w końcu? Odświeży się mapą. Jeju, czemu tu jest tak daleko? Ja pierdzielę. Masakra. Dobra, chodźmy sobie aktywować tutaj punkt szybkiej podróży tylko jeszcze. Żeby w razie czego móc tutaj szybko wrócić. I oczywiście mam kolejne zadanie, bo czemu by nie? Jakieś chyba nawet miasto niewielkie, bo ono ma jakąś tam swoją nazwę własną, której nie będę się starał wymówić, bo jest zbyt trudna, ale mam tutaj troszkę właśnie kontynuację misji głównej, tak więc zaraz sobie zobaczymy, o co chodzi. Mam także jakieś zadania poboczne, tak więc zacznijmy od tego, że aktywujemy sobie punkt szybkiej podróży, który się znajduje tutaj. To po pierwsze. Okej. Okay. Teraz tak, gdzie jest quest główny? Tu jest quest główny, no dobra, tak więc chodźmy i zobaczmy. As you can see by the data, there is no disease in known space that propagates as quickly as the Tarisian Rakul plague. Even one individual Rakul can start a pandemic, as we have observed in 81 colonies to date. Until a vaccine can be widely distributed, it is highly doubtful that any civilian colonization effort will yield lasting results. Thank you. If you're working on a vaccine, I'd like to help. Working on is a generous term. The last breakthrough in Rakul plague research was 3 centuries ago. Holonet archives say a Dr. Forn developed a Rakul serum vaccine just hours before the bombardment. I've been trying to acquire the serum, but short of putting a blaster to someone's head, that's not going to happen. What's your reasoning on that? There's a pirate camp not far from here. They went after the ruins of Sepinek Memorial Hospital. Sepinek was well preserved. There's Rakul serum to be found, it'd be there. I asked Commander Viki to step in, but since it wasn't a Republic hospital, the pirates have legal salvage rights. I'll see what they want in trade for this serum. That's extremely brave of you. The Deathclaw pirate gang robs anything that talks and shoots anything that doesn't. I can't say what will be required to get this done, but this plague has infected half a planet's worth of people. So if that serum shows up on my lab table, it'd be unethical to throw it away for any reason. I hope my position is clear. No dokładnie, tak więc to też mieliśmy, właśnie Revan przysłużył się do stworzenia tego serum, tej szczepionki przeciwko właśnie zarazie Raguli. W ogóle tak, czy mogę coś jeszcze sprzedać, jakieś takie pizdo itemy czy coś? Tutaj to sprzedam, bo i tak tego nie założę. Tu możemy dać jakieś tam gifty dla kompanów. Dobra, raczej nic nie mam do sprzedania. Tak więc zobaczmy, mam tu jeszcze jakąś misję poboczną. Zobaczmy, na czym ona będzie polegać. Być może ją zrobimy, być może nie. Thank you for coming so fast. I told you the commander would send someone, Gartha. The commander didn't send her. Don't you recognize a Jedi when you see one? Then we really are saved. Master Jedi, may I please beg your aid? Have you ever faced a Rakul before? Is this a research station or something? We're a Republic archaeological salvage team, cataloging those who died in the Tarisian bombardment. Mostly, they call us the corpse counters. It's pointless work.
people are dying out here, so the Republic can have a list they'll never look at. These people deserve someone to acknowledge their deaths. Only, most of our team were lost this morning when Rakgul's cut us off. I was hoping that you might go see if anyone is still alive. A life snuffed out to feed a monster. I will leave no one to that fate. To think a virus can turn a sentient being into one of those creatures. We were in the Zerka Works pipeline. If you go soon, there may still be someone there. No, there's no hope for our friends now. But maybe you can make those monsters pay for what they did. Okej, czyli mamy odnaleźć. Mamy sprawdzić generalnie, czy ktoś z ich teamu przeżył. Raczej nie, ale będziemy musieli też zabić pewnie regułę. Zapewne tak jest. No dobra, to w takim razie biegniemy więcej w tamtym kierunku. Już raczej nie będziemy w stanie kontynuować misji głównej. Z tego względu, że ona jest dosyć daleko i póki tam dobiegnę, to już skończy nam się czas na odcinku niestety. No ale cóż, tak to już czasami bywa. A tu mamy co ciekawe kolejne zadanie poboczne, kolejne zadanie eksploracyjne. Tak więc chodźmy i zobaczmy, o co chodzi, od kogo my je przyjmujemy. Aha, tutaj mamy jakąś Twi'lekankę. Nie, trochę nie, to nie byli Twi'lekowie, to byli... To jest generalnie rasa Ahsoki, o tak powiem, bo nie pamiętam, jak ona się nazywa. W każdym razie tutaj jeszcze mamy jakiś lore object. Także spoko i pogadajmy z panią doktor Synodią. It's amazing, isn't it? To stand at the site of such history. The fall of Terras has always cast a shadow over the Republic. So many millions of our people are descended from the refugees who fled its destruction. And we've carried its effects for far too long. Are you talking about something specific? I'm sorry, I'm Dr. Synoda. I have made it my life's work to cure Kolu syndrome, a rare cancer that affects only the descendants of Teresian refugees. But I have reached the limits of what I can do without the original settlers' medical records. I came here to access the systems in Terrace's old general hospital, but I, underestimated the dangers. It sounds like a worthy cause. Is there a way I can assist? Master Jedi, I am honored by your interest. Please go to the old hospital. I have the plans here. There are emergency generators that may still work. If you bring them up, we can download the old records. Bring them back, and you could save millions of people from a life of pain and early death. Okej, czyli jakaś rzadka choroba, jakiś rzadki rak z tego, co ona powiedziała. I generalnie jakieś tam zapiski medyczne potrzebuje, żeby chyba jakieś lekarstwo opracować. Z jakiegoś właśnie tutaj takiego starego szpitala na Taris. Tak więc udamy się tam też nas prowadzi jedna z innych misji głównych. Dobrze mówię? Tak, trochę była misja główna, nie poboczna. W każdym razie tutaj już mamy właśnie wejście do tego szpitala, przez niego chyba musimy przejść, żeby w ogóle gdzieś tam progresować dalej, chociaż nie, tam mamy tę misję główną, gdzie mamy tych piratów, no ciekawe, dobra. Zobaczymy, jak tutaj będzie wyglądać, wejdźmy sobie do środka. Teraz tak, dobra, tu chyba mamy jeden z tych generatorów, tak jest. No dobra, to zrobimy sobie w takim razie tą misję poboczną, już tak nie dojdę w tym odcinku do misji głównej, tak więc nie ma co się myślę też zbytnio spieszyć. Tak więc naprawmy pierwszy generator, za chwilę jeszcze zabijemy trochę tutaj przeciwników, bo być może jest jakaś misja bonusowa. Przynajmniej fajnie by było. Mamy tutaj jakichś piratów chyba. Tylko oni są zarażeni chyba właśnie tą jakąś chorobą, tylko właśnie nie wiem, no, nie bardzo rozumiem, ale... A nie, dobra, oni są zarażeni zarazą Rakguli, no spoko. Także dobra, tu musimy chyba wejść na wyższe piętro, nie wiem dokładnie gdzie to będzie. Tu gdzieś powinna być klatka schodowa, chyba. A, dobra, klatka schodowa jest na zewnątrz, co ciekawe, no dobra, okej. Tak więc chodźmy tędy i mamy kolejną oczywiście grupę przeciwników. Tak więc proszę bardzo, lecimy z nimi. W takim razie spróbujemy ich sobie jak najszybciej pokonać. I musimy takich 15. Okej, nie będzie raczej z tym problemów. Chyba ktoś tutaj już musiał być, bo jest w miarę oczyszczona. Przynajmniej wydaje mi się, że tych generatorów ktoś powinien pilnować, a nie, o właśnie się zrespili. Właśnie widzę, panowie się ogarnęli, że ktoś im chce tutaj powłączać generatory, to postanowili się jednak zrespić. Najwidoczniej, no spoko. Szkoda, że tak trochę na moich oczach, ale to nic. Przynajmniej dzięki temu szybciej nam poleci misja bonusowa. Dobra, tu jeszcze tą dwójkę. Na wszelki wypadek z tego względu, że jeżeli aktywuję trzeci generator, to mi się może skończyć ta misja bonusowa. Tego bym raczej wolał uniknąć. Także wolę jednak zabić trochę więcej przeciwników.
Ani źli za mało? Okej, okay. No i właśnie, i ostatnia grupka, trzech przeciwników, to już sobie rzucimy w ten sposób. Dlatego sobie rzucimy inne ataki. Jeszcze on jest tutaj bardziej wrogu, okej. Okay. No i jeszcze ty zostałeś, już nie. Gdzie jest trzeci generator? W tą stronę, okej, okay, tak więc chodźmy, no i on też jest jednak pilnowany, ale to nic. Postaram się również ich tutaj w miarę szybko zabić. Mam tutaj też, widzę, jakichś zwiadowców Republiki, którzy niestety też zostali zarażeni. No strasznie to smutne dosyć, być zarażonym przez zaraz Raguli, no ale cóż, takie życie w Republice. No i dobra, i teraz mamy pobrać jakieś zapiski medyczne. Pytanie, na którym one będą piętrze. Nie będą nigdzie tutaj, z tego co widzę. A nie, będą tutaj dokładnie. Tak więc chodźmy i pobierzmy je sobie. I to będzie ostatnia rzecz, jaką w tym odcinku zrobimy. Nie wiem, czy one zostaną nam odtworzone. W każdym razie zaraz zobaczymy. Tu mam kolejną jeszcze grupę przeciwników do pokonania niestety. Gdzie jest Quaizen? Coś gdzieś Quaizen się zgubił chyba. Nie ogarnął, że tutaj trzeba było zeskoczyć chyba. Czy coś w tym stylu. Także będzie... O, dobra, już przyszedł, okej. Jak widzicie, bez Quaizena wcale moja postać taka dobra nie jest. Ale cóż. Podleczmy się trochę, bo tutaj trochę niebezpiecznie się zrobiło. Okej, dobra, myślę, że starczy. No i dobra, zobaczmy, pobierzmy te jakieś nagrania medyczne i zobaczmy, czy one nam zostaną pokazane. Nie, czyli po prostu mamy je teraz odnieść. No ale cóż, tak jak mówiłem, w tym odcinku to już by było na tyle, ponieważ mamy ponad pół godziny, tak więc myślę, że na dzisiaj wystarczy. W kolejnym odcinku postaramy się nieco bardziej kontynuować tą misję główną, ale też zajmiemy się misjami pobocznymi, bo jednak nie potrafię sobie ich odmówić, jak zresztą widzieliście po dzisiejszym odcinku. Tak czy siak w tym odcinku to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć. In my head.